Hej wszystkim, z tej strony Sylwia Rysuję. Witam Was w kolejnym nagraniu. Dzisiaj pokażę Wam, jak narysowałam moje dotychczas największe ołówkowe przedsięwzięcie, które sama sobie postawiłam. Nim jednak przejdę dalej, bardzo chciałam Was prosić o pozostawienie po sobie tutaj śladu, bo jak wiecie, to wszystko wspiera kanał w rozwoju i będę Wam bardzo wdzięczna. Dzisiaj pokażę Wam, jak narysowałam ekipę WK na formacie A2. Do narysowania tej pracy zainspirowało mnie jedno ze zdjęć promujących ówcześnie nową kolekcję odzieżową warszawskiego koksu. Ta sesja odbywała się chyba na terenie jednej z warszawskich zjezdni autobusowych i to chyba był 2020 rok. Sam rysunek powstał w lutym 2021 roku. No i właśnie mega mi się spodobały ujęcia w tamtym klimacie i no to przyczyniło się do tego, że stwierdziłam, że chcę narysować chłopaków na tle tego autobusu. Tutaj przy okazji też jeszcze raz dziękuję typowi od filmów, czyli Błażejowi, za udostępnienie zdjęcia, które pomogło mi zrealizować te rysunkowe przedsięwzięcie. Chyba najtrudniejsze dla mnie w tym rysunku było uchwycenie podobieństwa, bo nawet na tak dużym formacie, kiedy rysuje się całe postaci, no to same głowy zajmują zaledwie około 3 cm wysokości i no, na tak małej powierzchni jest bardzo ciężko oddać to podobieństwo. I tutaj zachęcam Was do pisania w komentarzach, czy Waszym zdaniem podołałam wyzwaniu i kto według Was wyszedł najbardziej podobny do siebie w rzeczywistości. A tymczasem oglądajcie, jak powstał rysunek.
Tak właśnie w skrócie wyglądały 22 godziny rysowania tej pracy. Dziękuję za obejrzenie i mam nadzieję, że się podobało. Przypominam też o subskrypcji, łapeczkach, komentarzach i dzwoneczkach i do następnego. Pa!